witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania programu Nasz Powiat, w którym przygotowaliśmy materiał zrealizowany podczas spotkania wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego z sołtysami oraz przewodniczącymi komitetów osiedlowych z terenu powiatu kozieńskiego. Przygotowaliśmy również informacje o podsumowaniu 5. edycji konkursu Znane postacie powiatu kozieńskiego, a także spotkaniu uczniów i katechetów z siostrą Lucyną Czermińską w zespole szkolno-przedszkolnym w Starych Słowikach. W dzisiejszym programie znajdą Państwo także materiał poświęcony wizycie w starostwie powiatowym w Kozienicach delegacji nauczycieli z Turcji, którzy gościli w zespole szkół nr 1. Oraz na temat trojga wolontariuszy, którzy w ramach programu ISEC prowadzili warsztaty w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kozienicach. Na zakończenie programu zapraszam na powiatową kronikę Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach, przygotowaną przez starszego kapitana Pawła Kowalskiego. Siódmego marca w sali konferencyjnej pensjonatu Kozieńskiego Centrum Rekreacji i Sportu odbyło się spotkanie z wojewodą mazowieckim Jackiem Kozłowskim, które zorganizował starosta powiatu kozieńskiego Janusz Stąpur. Program spotkania, w którym uczestniczył również Rafał Rajkowski, kierownik radomskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przewidywał dyskusję merytoryczną oraz zgłaszanie wniosków. Na ostatnim spotkaniu rozmawialiśmy z panem wojewodą, że dobrze by było spotkać się z sołtysami i przewodniczącymi komitetów osiedlowych. Bo bardzo często zapominamy o takiej rzeczy, że sołtys, przewodniczący komitetów osiedlowych, to jest ten pierwszy, najważniejszy człon samorządu. Jesteście najbliżej ludzi. Wszystko to, co się dzieje u was, to co ludzie chcą, to z czym walczą, to co im się podoba, czy się nie podoba, to przychodzi do was. I stąd taka rozmowa z panem wojewodą, że chętnie się z państwem spotka. Będziecie mogli zapytać o swoje problemy, które ewentualnie może Urząd Wojewódzki rozwiązać. Oczywiście musimy pamiętać, że wojewoda jest ręką rządu. Wojewoda, nawiązując do słów starosty, zauważył, że w województwie mazowieckim jest 314 gmin, zatem sołectw budujących je jest naprawdę dużo. A sołectwa, sołtysi, rady sołeckie oraz jednostki pomocnicze w miastach, czyli rady osiedli, stanowią najniższy szczebel samorządu, reprezentując wspólnoty mieszkańców. Myślę, że jest to szczebel taki samorządu trochę niedoceniany, czasem niedostrzegany. Zazwyczaj jak mówi się o samorządzie, administracji państwowej, to kończy się to na poziomie gmin. A przecież sołectw jest w Polsce bardzo dużo i spełniają ogromnie istotną rolę na rzecz mieszkańców. Wojewoda mazowiecki przedstawił swoje uwagi dotyczące problemów, z jakimi według niego mogą spotykać się sołectwa. Tematyka spotkania dotyczyła roli i udziału wspólnot wiejskich w rozwoju powiatu kozieńskiego i województwa mazowieckiego, sołectw jako jednostek pomocniczych gmin, rozwoju obszarów wiejskich, współpracy wspólnot wiejskich z samorządami i administracją, bezpieczeństwa na terenach wiejskich, liderów wspólnot wiejskich i ich funkcji integracyjnych. Obecni na spotkaniu poruszyli wiele spraw, a pytania były bardzo zróżnicowane. Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie drogi wojewódzkiej nr 691 oraz drogi krajowej nr 79, programu rozwoju i bezpieczeństwa, darowizn na cele publiczne, tworzenia grup producenckich i wspólnych inwestycji, przyznawania funduszy dla komitetów osiedlowych, szkoleń dla sołtysów oraz wycinki lasów. Dla mnie osobiście ogromnie ważne takie spotkanie, ponieważ nie da się rządzić w tak wielkim województwie, jakim jest województwo mazowieckie, bez kontaktu z mieszkańcami, bez spotkania z mieszkańcami. I każde takie spotkanie to jest dla mnie dotknięcie tej rzeczywistości, o której ja czasami decyduję. Komuś może się wydawać z daleka, z Warszawy. Rzeczywiście nie sposób, żebym się spotkał z wszystkimi 5 milionami mieszkańców województwa, ale te spotkania ogromnie
wzbogacają moją wiedzę na temat tego, co jest ważne z punktu widzenia mieszkańców. Może ja z tego spotkania nie wychodzę z jakimś poczuciem, że muszę jutro natychmiast podjąć jakąś ważną decyzję, o której się dowiedziałem na tym spotkaniu, natomiast ono generalnie i tego typu spotkania kształtują taką moją wiedzę na temat województwa, która pomaga mi sprawować swoją funkcję, pomaga mi tworzyć swoje priorytety i dlatego to bardzo ważne. Samorząd ma to do siebie, że powinien być jak najbliżej ludzi. Kto jest najbliżej ludzi? Najbliżej ludzi jest sołtys. Najbliżej ludzi jest przewodniczący komitetu osiedlowego. Radny jest już troszeczkę wyżej, burmistrz jest i wójt jest troszeczkę wyżej, starosta jest jeszcze wyżej, no bo większym terenem się zajmuje i większym zakresem. I teraz skąd się biorą problemy? Problemy się biorą z niewiedzy, z niezrozumienia pewnych rzeczy, a ponieważ u nas ta rzeczywistość jest nieco skomplikowana, no bo jest województwo samorządowe, no bo tak jak właśnie padały pytania, droga wojewódzka. Każdy myśli, że to jest droga wojewody. Otóż nie, droga wojewódzka jest marszałka. Tym zajmuje się marszałek województwa mazowieckiego, samorządowy marszałek, a nie wojewoda, który jest rządowy. No nawet taka sprawa jak powiat, jak starosta. Kto to jest starosta? Czy on jest samorządowy, czy on jest rządowy? On jest i taki, i taki. I to są takie niuanse, to są takie rzeczy i warto rozmawiać z tymi, którzy są najbliżej mieszkańca i pewne rzeczy wyjaśniać, zadawać te pytania i udzielać odpowiedzi. No bo powstają wtedy czyste sytuacje. Ludzie wiedzą, do kogo mają przyjść, z kim się, do kogo mają się zwrócić ze swoimi problemami. Takie spotkanie te bariery jak gdyby usuwa. Ludzie mogą zapytać się bezpośrednio wojewody, który jest ważnym urzędnikiem państwowym, bardzo ważnym. W spotkaniu uczestniczyli wójtowie, radni rad gmin, sołtysi, przewodniczący komitetów osiedlowych z terenu powiatu kozieńskiego. Szóstego marca w Bibliotece Publicznej imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach odbyło się podsumowanie piątej edycji konkursu Znane postacie powiatu kozieńskiego, który w tym roku został rozszerzony o I wojnę światową na tym terenie, ponieważ w bieżącym roku przypada setna rocznica jej wybuchu. Na ten międzyszkolny konkurs organizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach, który wpisał się już w kalendarium konkursów sprawdzających wiedzę i zaangażowanie uczniów szkół z terenu powiatu kozieńskiego, wzięło udział 10 uczniów z 3 szkół w Kozienicach – Publicznego Gimnazjum nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 2, Zespołu Szkół nr 1 pod opieką 3 nauczycieli. Spośród 7 prac pisemnych, które wpłynęły na konkurs, komisja w składzie Agnieszka Filasa-Durska, Anna Golasz i Joanna Czechyra-Wejner nagrodziła 3. Pierwsze miejsce zajęli Maja Wójcik i Maciej Kutyła, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kozienicach, autorzy pracy o księdzu Józefie Domańskim. Drugie miejsce komisja przyznała autorkom pracy poświęconej Jerzemu Sas-Jaworskiemu, Aleksandrze Rębiś oraz Aleksandrze Hinc, uczennicom Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach. Trzecie miejsce zajął Andrzej Stąpur, autor pracy multimedialnej Pierwsza wojna światowa na ziemi kozienickiej głosami z przeszłości, uczeń Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach. Braliśmy pod uwagę oryginalność tematu, zawartość merytoryczną, no i szatę graficzną. To były takie 3 podstawowe kryteria ocen, można było zdobyć 30 punktów. Młodzież może sama podjąć temat, znaleźć taką postać, dotrzeć do kogoś, kto znał jakiegoś tam człowieka, bądź też zwracają się do opiekunów. W tym roku, tak jak do mnie, zgłosiły się 2 uczennice, żeby im podsunąć temat, bo one nie miały pomysłu na pracę. Ale w większości młodzież sama dociera i ewentualnie przychodzą konsultować, czy ta postać może być. Czy nie jest jakaś taka kontrowersyjna, czy mam jakieś materiały na ten temat, gdzie można pójść poszukać informacji na ten konkretny temat. Uczniowie przedstawiają bibliografię, z czego korzystali, ale na ogół korzystają już z czegoś, czy szukają informacji w opublikowanych już wydaniach. Tego dnia nagrodę otrzymała również Agnieszka Filasa-Durska, inicjatorka konkursu. Za chęć, wkład pracy, że ten konkurs się odbywa, bo ktoś zawsze musi tym się zająć, musi chcieć. Musi to poprowadzić, no ale efekt jest widoczny. Także dziękujemy bardzo. Dziękuję w swoim imieniu i Rady Powiatu i mam nadzieję, że nie przestanie się Pani chcieć. Co roku będziemy to dalej kontynuować. Dziękuję.
Jak stwierdził podczas przemówienia starosta powiatu kozieńskiego Janusz Stąpur, należy cieszyć się z tego, że tym młodym ludziom chce się pisać takie prace. Dodał również, że ich prace są sukcesywnym badaniem oraz dokumentowaniem naszej małej ojczyzny, a to jest tym cenniejsze, że młodzież jest szczera w swoich reakcjach oraz oglądzie i ocenie świata. Tak naprawdę historię można poznać, zaczynając od historii tu i teraz, tego co tu, gdzie żyjemy, tu, gdzie wyrośliśmy, tu, gdzie są nasi dziadowie, pradziadowie, tu, gdzie ta historia wokół nas się działa. I ta historia wtedy zaczyna być ciekawsza. Ona zostawia więcej w nas samych, szczególnie młodych ludziach, a wpisuje się w tą wielką naszą historię. Dlatego tego typu, może nieco za wiele tłumaczyłem, ale dlatego tego typu konkursy są tak cenne. Podczas podsumowania 5. edycji konkursu zaprezentowana została nagrodzona praca multimedialna. Patronat nad tegoroczną edycją konkursu objęli starosta powiatu kozieńskiego, Urząd Miejski w Kozienicach oraz Biblioteka Publiczna imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach. Nagrody zostały ufundowane przez organizatora Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach, a także powiat kozienicki, gminę Kozienice, Bibliotekę Publiczną imienia księdza Franciszka Siarczyńskiego w Kozienicach. Marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowikach Starych zorganizowana została lekcja pokazowa dla nauczycieli katechetów. Lekcja związana była ze zbliżającą się beatyfikacją matki Kazimiery Gruszczyńskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Odcierpiących. Inicjatorem spotkania dekanalnego katechetów jest pani Bożena Szczur, nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Słowikach i katechetka. Temat katechezy zaproponowała pani Ania Kogut, metodyczka z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kozienicach. Tematem naszej dzisiejszej lekcji pokazowej dla katechetów i świeckich, tak, i księży jest powołanie do świętości. W lekcji wzięli udział uczniowie klasy 4 i 5 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz katecheci i księża z dekanatu kozieńskiego. Lekcja pokazowa stała się również okazją do spotkania uczniów i katechetów z siostrą Lucyną Czermińską, postulatorką procesu beatyfikacyjnego matki Kazimiery Gruszczyńskiej. 6 kwietnia w ubiegłym roku w kościele parafialnym Świętego Krzyża w Kozienicach rozpoczął się proces beatyfikacyjny naszej założycielki matki Kazimiery Gruszczyńskiej. W związku z tym, że jestem postulatorką tego procesu, moim zadaniem, ale też takim celem jest, aby w różnych środowiskach móc przybliżać jej postać, ukazywać jej życie, działalność i też pokazywać, że świętość, droga do świętości nie jest czymś oderwanym od naszej rzeczywistości, od naszej codzienności, że jest ona możliwa dla każdego człowieka. Takim było życie matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Mój pobyt dzisiaj tutaj, moja obecność jest odpowiedzią na zaproszenie pani Bożeny Szczur, katechetki, która prowadzi katechezę o tematyce powołanie do świętości. I zostałam poproszona, aby dzieciom z 4 i 5 klasy przedstawić osobę matki, pokazać jej życie, działalność i też jej drogę do świętości. W nocy z 22 na 23 marca na Jasnej Górze w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski odbędzie się czuwanie, modlitwa o wyniesienie do chwały ołtarzy matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Święty Janek Bosko nie miał łatwo, dokuczali mu wyszli modlitwę jak trawę, dużo modlił się i stał się bardzo silny, radosny jak nikt inny. Każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie, gdzie. Ciągle spinał się, przezwyciężał ze wichury, nie poddawał się i bardzo kochał ludzi i tam im się tak trudzi. Każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chce.
10 marca delegacja 17 nauczycieli z Turcji, goszcząca w ramach wymiany doświadczeń w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach, odwiedziła Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Wizyta odbyła się w ramach kolejnego projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. Grupa 17 tureckich nauczycieli z miasta Izmir przyjechała do nas w dniu wczorajszym i w zasadzie od dnia dzisiejszego wymieniają doświadczenia w ramach dawnego programu Leonardo da Vinci, a obecnego programu Erasmus+. Tytuł ich projektu to wymiana doświadczeń w kwestii nauki języków obcych w szkołach zawodowych. Stąd wybór naszej szkoły tutaj w Kozienicach. Mieli do wyboru wiele różnych krajów, wiele różnych państw, wiele różnych miejscowości. Zdecydowali się na ścisłą współpracę z Zespołem Szkół nr 1 w Kozienicach. Wicestarosta powiatu kozienickiego Józef Grzegorz Małaśnicki powitał gości i pokrótce przybliżył charakterystykę naszego regionu. Powiat kozienicki zamieszkuje 63 tysiące mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 7 gmin. Bölge ya da ilçe gibi diyelim, yine bu Kozienice dahil olarak mevcut. Stolicą powiatu są Kozienice. The capital city of the district is here in Kozienice. Uczestnicy spotkania wymieniali się informacjami na temat systemu oświaty Polski i Turcji. Obecny na spotkaniu dyrektor zespołu szkół Ryszard Zając zapoznał gości z historią Kozienic i powiatu kozienickiego. Podczas spotkania przedstawiono także harmonogram pobytu gości w powiecie kozienickim. Grupa będzie przebywała w internacie znajdującym się obok zespołu szkół nr 1 przez 7 dni. Przylecieli w niedzielę i wylatują w sobotę. Zostali oprowadzeni po szkole. Będą mieli możliwość również wzięcia udziału w lekcjach zarówno prowadzonych z języka angielskiego, niemieckiego, zawodowego, jak i również z przedmiotów zawodowych i tych przedmiotów ogólnych, które w szkole są przeprowadzane. Oprócz tego będą mieli możliwość zapoznać się z infrastrukturą, tą, która znajduje się w Kozienicach. Mieli niewątpliwą przyjemność spotkania się tutaj w starostwie z przedstawicielami władzy. Zostaną oprowadzeni po Kozienicach, zapoznani z najważniejszymi, najistotniejszymi zabytkami. Zabierzemy ich również na 3 dłuższe wycieczki. Jedną z nich będzie wycieczka do Warszawy, drugą będzie wycieczka do Krakowa i przy okazji chcielibyśmy pokazać zabrać ich do Oświęcimia i kolejną wycieczką jest wycieczka do Kazimierza Dolnego i Kozłówki. Wymiana doświadczeń z Turcją zorganizowana została po raz pierwszy, jednak jak wspólnie deklarują uczestnicy projektu, zapewne nie ostatni. Dziesiątego marca dyrektor Ewa Malec wraz z całą społecznością szkolną pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach powitała trzyosobową grupę obcokrajowców, których zadaniem jest poprowadzenie przez tydzień warsztatów w języku angielskim. Staramy się podejmować działania, które mają na celu nie tylko przekazywanie wiedzy uczniom, ale także ich rozwój w każdej dziedzinie życia. I tutaj mamy na celu rozwój tolerancji, a także otwartości na inne kultury, na innych ludzi o zupełnie innej osobowości, innym temperamencie. Myślę, że zaproszenie właśnie studentów, wolontariuszy z tak odległych od Polski państw będzie bardzo pożyteczne i dla młodzieży, i dla szkoły. Zaproszeni studenci reprezentują Włochy, Argentynę oraz Chiny. A ich wizyta została zrealizowana w ramach projektu PIS, organizowanego od 13 lat przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studenckie ISEC, którego komitet lokalny mieści się w Warszawie w Szkole Głównej Handlowej. Celem tego projektu jest szerzenie postaw tolerancji i zrozumienia międzykulturowego, a także przełamywanie stereotypów, promowanie idei współpracy międzynarodowej oraz zachęcanie młodzieży do poznawania świata i uczenia się języków obcych. Celem projektu jest również kreowanie dobrego wizerunku Polski w świecie oraz innych krajów w Polsce. To będzie szereg spotkań młodzieży właśnie z wolontariuszami. Mamy opracowany harmonogram spotkań, zajęć warsztatowych. Każda klasa w takich zajęciach będzie uczestniczyć, z dużym naciskiem na klasy o rozszerzonym języku angielskim.
Nie tylko w szkole uczniowie będą się spotykać z wolontariuszami, bo także my, jako nasza lokalna społeczność, chcemy pokazać miasto, chcemy się pochwalić tym, co mamy tutaj w naszym powiecie. I na przykład we wtorek również odbędzie się zwiedzanie muzeum w Kozienicach, a także udział w warsztatach plastycznych. I tutaj nasi goście będą uczestniczyć w tych warsztatach. W godzinach popołudniowych również nastąpi zwiedzanie Kozienic. Goście będą oprowadzani przez uczniów z klasy 2A. W środę planujemy takie spotkanie, dyskusję na temat bariery kulturowe, szanse i trudności młodych ludzi w różnych krajach. I tutaj osoby z różnych klas pod opieką anglistek będą w tym spotkaniu uczestniczyć. Organizacją wizyty obcokrajowców w szkole zajęły się nauczycielki języka angielskiego, ale również rodzice, ponieważ goście zamieszkali w domach uczniów. Myślę, że też jest to ciekawe doświadczenie i dla naszych uczniów, dla ich rodziców, a także dla naszych gości. Poza warsztatami dającymi możliwość sprawdzenia znajomości języka angielskiego, projekt PIS zakłada również możliwość zetknięcia się uczniów z ojczystymi językami wolontariuszy poprzez naukę podstawowych zwrotów. Jest to druga grupa obcokrajowców goszcząca dzięki ISAC na terenie powiatu kozieńskiego. Tydzień wcześniej bowiem uczniowie zespołu szkół nr 1 w Kozienicach dzięki wolontariuszom z Malezji, Kirgistanu i Czarnogóry mogli poznać kulturę ich krajów, ale przede wszystkim sprawdzić swoje umiejętności lingwistyczne. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach informuje, że na terenie powiatu w okresie od 3 do 9 marca 2014 roku odnotowano ogółem 15 zdarzeń, 11 pożarów, 3 miejscowe zagrożenia i 1 alarm fałszywy. W dniu 3 marca 2014 roku w miejscowości Garbatka Długa miał miejsce pożar dachu nad kotłownią na terenie tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na częściowej rozbiórce dachu oraz na ugaszeniu pożaru. W dniu 5 marca 2014 roku zadysponowano zastęp Straży Pożarnej do pomocy policji w wydobyciu zwłok ze zbiornika wodnego. Działania miały miejsce w miejscowości Psary w gminie Kozienice. W dniu 6 marca 2014 roku w miejscowości Świerże Górne dwuletnie dziecko zamknęło od wewnątrz drzwi w mieszkaniu na czwartym piętrze i pozostało bez opieki. Mimo usilnych prób chłopiec nie potrafił ich otworzyć. Działania Straży Pożarnej polegały na wejściu do mieszkania przez okno przy pomocy podnośnika hydraulicznego. W dniu 8 marca 2014 roku w elektrowni w Świerżach Górnych miał miejsce pożar pomieszczenia kablowego w maszynowni. Działania ratowniczo-gaśnicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu napięcia, uruchomieniu wewnętrznej instalacji zraszaczowej, ugaszeniu pożaru i oddymieniu strefy objętej pożarem. W dniu 9 marca 2014 roku w miejscowości Przejazd w gminie Głowaczów miał miejsce wypadek 2 samochodów osobowych. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu instalacji elektrycznych i gazowych, pomocy pogotowiu ratunkowemu w transporcie poszkodowanych, a następnie usunięciu rozbitych pojazdów z drogi. 4 osoby poszkodowane zostały zabrane do szpitala. Pozostałe zdarzenia to pożary wynikłe na skutek wypalania pozostałości roślinnych. No i kompozycja Giacomo Pastoriusza, Chicken, Chicken, czyli kurczak Giacomo Pastoriusza. Wykonanie zespołu muzyki rozrywkowej, przygotowane przez pana Sebastiana Iwanowicza, usłyszymy tą właśnie kompozycję. Thank you.
Aż. W wykonaniu Big Bandu usłyszymy kolejno trzy kompozycje. Barry Manilow, Copacabana, kompozycja Tyle słońca w całym mieście, więc słynny standard Anny Jantar. Wykona go Kalina Leśniak, a piosenkę Katarzyny Sobczyk O mnie się nie ma stowarzyszeniem Big Bandu zaśpiewa Karolina Drapa. Big Band Szkoły Muzycznej. Thank you.
W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszam do oglądania kolejnych wydań naszego programu, który dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kozienicach.